Wolontariusze przed wyjazdem na misję muszą się dobrze przygotować. Podejmują formację ludzką, duchową, salezjańską, misyjną, a także intelektualną. Dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego otwarcie mówi o trudnych realiach pracy misyjnej. Największe problemy, które spotykają wolontariusze, to czasami to, że wydaje mi się, że ich praca jest bezowocna. Czynią coś, oddają swój czas, swoje chęci, swoje umiejętności, a czasami wydaje mi się, że nikt tego nie potrzebuje. Czy jednak na wszystko można się przygotować? Najbardziej stresujące śniadanie w swoim życiu jadłam, kiedy słoń zaczął przychodzić coraz bliżej, bo miał ochotę na pomarańcze, które właśnie sobie zajadałam. Nie było wokół żadnego przewodnika, który mógłby tego słonia odgonić i generalnie nie wiedziałam, co robić, bo słoń miał apetyt na pomarańcze. Wolontariusze, którzy spędzili rok na misjach, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i służą radą. Jak najwięcej czasu przed wyjazdem poświęcić na taką właśnie relację z Panem Bogiem. Nie bójcie się jechać na placówkę, nawet do buszu, jeśli Was wyślą. Zanim ktokolwiek zostanie wysłany do pracy misyjnej, powinien zapoznać się z charyzmatem Księdza Bosco. Wolontariusze na misjach spotkają albo salezjanów, albo salezjanki. Ania spędziła rok na placówce sióstr. Salezjanki są inne od salezjanów, ponieważ są kobietami, a kobiety są inne od mężczyzn. W związku z tym dobrze mi się żyło, chociaż były chwile trudne, tak jak jest wśród kobiet na przykład. U mężczyzn podobno, z tego co słyszałam, wśród zakonów męskich się to nie zdarza, ale mimo wszystko tak cenię sobie i salezjanów, i salezjanki. Ostateczną decyzję co do wyjazdu podejmuje ksiądz dyrektor. Księdza dyrektora, na tyle, ile miałam możliwość go poznać, bardzo lubię. Bardzo lubię Magdę, dlatego że jest Kaszubką, pochodzi z Żukowa, no i nauczyła mnie piosenkę Mój tata kupił kłeza. Czy wzajemna sympatia to konieczny warunek, by wyjechać na misję? Z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego może wyjechać każdy na misję, kto tylko chce. Aczkolwiek stawiamy granicę wiekową pomiędzy 21 a 35 rokiem życia. Nie gra roli wykształcenie, płeć, ale szczera chęć. Młodym ludziom, którzy do nas trafiają, tych chęci nie brakuje, mimo że misje to ciężki kawałek chleba. Każdy wolontariusz, który jedzie na misję, sprawia, że ten chleb staje się lżejszy.